Dzień dobry, dobry wieczór, witam w pierwszym odcinku IQ Talk Show Days of Culture. Ja nazywam się Łukasz Błąd i będę się starał być dzisiaj waszym ulubionym gospodarzem programu, a przez cały czas będą nam towarzyszyć zwycięzcy konkursu Sisma Talent Grupa Ohio. A dziś porozmawiamy z wyjątkowymi gośćmi, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia w IQ Club, czyli Klubu Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pochodzą z różnych krajów. Każdy z nich na swój sposób zmaga się z językiem polskim, a ich drogi splotły się tu, na uczelni w Rzeszowie. Ale wyruszyli do tego celu z różnych powodów. Z wyboru, z woli rodziców, chcąc przeżyć przygodę, czy wreszcie uciekając do wolności. Jako pierwsza na naszej kanapie zasiądzie niewiasta, która przyjechała ze Lwowa. Tu nauczyła się języka polskiego, żeby po angielsku uczyć go Peruwiańczyków. Wiem, że to bardzo zakręcone, ale ona to ogarnia. Przyjmijcie ją gorąco, nasz pierwszy gość, Jaryna Kysil. Jaryno, jak są poczucie twoje? Dobrze. Jaryno, jak to jest uczyć w języku, który nie jest twoim ojczystym, obcokrajowców, nieojczystego języka? No, chyba bardzo dobrze, bo z tego co wiem, to im się podoba przynajmniej polski język i jak ja uczę. Na co dzień studiujesz tutaj? Przypomnij, tak. Co studiujesz? Studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną. Na trzecim roku? Na trzecim roku. Teraz będę na trybie indywidualnej organizacji studiów. Będziesz mieć więcej czasu, żeby poświęcić się w stowarzyszeniu, w którym pracujesz. Przypomnij, co to jest za stowarzyszenie. Tak. Pracuję obecnie w Stowarzyszeniu Projektów Międzynarodowych IMPRO w Rzeszowie. To jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się różnymi projektami, wymianami, warsztatami, szkoleniami międzynarodowymi od Erasmusa Plusa. Z jakich krajów masz uczniów, których uczysz języka polskiego, będąc Ukrainką? Więc obecnie uczę Hiszpanów, są też ludzie z Włoch, z Azerbejdżanu, z Iranu, z Mołdawii i z Peru. No i z Peru. Właśnie wspomniałem, bo uczniowie z Peru to są uczniowie z kraju najbardziej odległego od Polski. Jak brzmi dla nich język polski? Jak oni go odbierają? Brzmi jakoś tak... Szeleszcząco. Tak. Szeleszcząco. Więc to pewnie jest największą dla nich trudnością. Opowiadałeś mi, kiedy rozmawialiśmy przed programem, o tym, jak w specyficzny sposób języka polskiego używają Hiszpanie. Powiedz nam o tym coś więcej. Kiedy jest literka S na początku słowa, oni nigdy nie mówią po prostu s, że Spain, a mówią zawsze na przykład e, dodają e na początku, czyli na przykład e Spain, e stop. I właśnie kiedy... E spotkanie. E spotkanie. U nich wszystko jest online, tak? Tak, tak właśnie, wszystko jest online. I właśnie ostatnio mieliśmy taką... się śmiałam, bo kiedy uczyliśmy się, jak powiedzieć, jak się masz, i powiedziałam, że powiedz spoko. I oni mówią właśnie e spoko. Bardzo ładna forma, e spoko, zapamiętajcie sobie, tak należy mówić od dzisiaj. Ty również tutaj na uczelni jesteś takim mentorem, buddym, opiekujesz się jako asystent integracji studentami z zagranicy. Czy już wyjaśniłaś tym studentom, którymi się opiekujesz, czym się różni mleko od maślanki? Mieliśmy tą sytuację też w stowarzyszeniu, że mówi mi właśnie Pedro, że kupiłem mleko i dałam go do kawy i było obrzydliwe po prostu, że nie wiem, co kupiłam, mówię, no wyślij mi zdjęcia, bo mam ciekawość, nie, co on takiego kupił, i okazało się, że kupił maślankę i dał to do kawy, by była tańsza niż mleko zwykłe chyba, i pomyślał, że to jest... Myślę, że wyjaśniając, czym się różni mleko od maślanki, powiedziałaś im też, czym się różnią pierogi, że to nie jest tak, że pierogi mają tylko jeden farsz, jedno wypełnienie, tylko że się różnią, prawda? Bo z tym też były kłopoty. No, z tym też były kłopoty, bo kupili sobie właśnie pierogi,
i zrobili to jakoś na słono, zrobili jakiś jeszcze sos, jakiś nawet tam coś z swego, z hiszpańskiego. I też było obrzydliwe, bo okazało się, że to były pierogi z twarogiem i z... Ze słodkim twarogiem. Tak, z słodkiem, wanilowym, no. I po prostu mówię, że też pierogi są na słodko, jak coś, że istnieją. No, słodki ser nie bardzo pasuje do potraw z hiszpańskim temperamentem. Żeby było jeszcze ciekawiej, to będąc tutaj w Polsce, nie tylko uczysz obcokrajowców polskiego po angielsku, ale uczysz też angielskiego... Po polsku. Dzieci w klasach 1-3. Tak. I masz pewien kontrakt z tymi dzieciakami. Tak. Jaki? Na czym on polega? Polega to na tym, że ja im powiedziałam, że ja ich uczę angielskiego, a oni też czasem niech poprawiają mój polski, bo ponieważ ja nie jestem native speakerem, więc mogę robić czasem jakieś błędy. I oni bardzo się z tego cieszą i bardzo lubią, kiedy się mylę. Kto kogo poprawia częściej? No, chyba ja na razie, tak. Ale macie jakieś takie zawody, że oni punktują, ile razy ciebie poprawili, a ile razy ty ich? Raczej nie, bo oni jak za dużo poprawia, to wtedy ja to postrzegam jako niegrzecznie, nie dostaję naklejki. No, naklejka jest tutaj kluczem do nauczania. Tak. Dzielny uczeń, tak? Tak. Jak używasz tylu języków, no bo to jest oczywiście język ojczysty twój, czyli ukraiński, którym się komunikujesz choćby z kolegami na studiach, chociaż studiujesz w języku polskim, oczywiście język polski, język angielski. W jakim języku myślisz? To się zastanawiałam zawsze właśnie, jak ludzie gdzieś wyjeżdżają za granicę i rozmawiają w innym języku niż swój, że którym myślał. I ja właśnie dla mnie to jest tak, że ja myślę chyba w tym języku, w którym ostatnio rozmawiałam. Mhm. Że to jest takie trochę dziwne, ale ciekawe, bo na przykład jak teraz dużo rozmawiam po polsku cały czas, no to myślę po polsku. A jakie jest twoje ulubione słowo w języku polskim? Nie wiem dlaczego, ale mi się podoba, jak brzmi ewentualnie. Ewentualnie. Mogę być ewentualnie powiedzieć, dlaczego słowo ewentualnie jest twoim ulubionym? Bo zawsze, kiedy mówię ewentualnie, to mówię coś mądre i właśnie chyba dlatego. Ale jak na przykład chłopak mówi przy tobie ewentualnie, czy to jest sexy dla ciebie? To jest moje ulubione słowo. Okay. To jest pewna podpowiedź. Jaryna, chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo też masz swoje różne przygody z językiem polskim. Na przykład przy zamawianiu kawy, kiedy przyjechałaś do Polski, opowiedz nam o tym. Przez długi czas miałam problem właśnie z zamawianiem kawy, dlatego że na przykład jak po ukraińsku przychodzi się do kawiarni, chce się zamówić kawę, to jest podobne. Właśnie to jest właśnie kwestia podobności języków, że czasem to tak się zdarza, że mówi się: czy można kawu? Czy można kawu? Można kawu. To jest po ukraińsku. No po polsku mówi się bardziej jakby poproszę kawę. No tak. Bo można, no właśnie, bo kiedy na początku, bo też jest słowo można w polskim języku, ale mi się wydaje, że to jest bardziej takie, że można, tak albo nie. Nie. No i przyszłaś pierwszy raz do polskiej kawiarni i zapytałaś? Czy można kawę? I właśnie nam powiedzieli mi, że no oczywiście, że jasne, a dlaczego nie? Przecież to jest kawiarnia. No właśnie. No dobrze, a potem się przyzwyczaiłaś do tego, żeby prosić o kawę, tak, w Polsce. Pojechałaś na Ukrainę. I właśnie mówiłam, że poproszę kawę. I na mnie też tak patrzyli, że w którym ty języku w ogóle rozumiesz? Dlaczego błagasz o kawę? Dlaczego błagasz w ogóle? Że no, tak. Że no można. To są, proszę Państwa, przygody, kiedy się używa różnych języków. Zwłaszcza, że niektóre słowa w języku ukraińskim i w języku polskim znaczą co innego. Mhm. Masz jakieś przykłady? Tak, na przykład dynia. Nasza dynia. Dynia, wasza dynia. Po ukraińsku to jest, też jest słowo dynia i to jest melon po polsku. Czyli dynia po ukraińsku to jest melon. Dobrze mówię? Chyba tak. I kiedy na przykład też przyjechałam na początku... Się gubi już teraz. Sama się gubię. Nigdy nie wiadomo, z czego Jaryna zrobi sałatkę. Z dyni czy z melona. No właśnie. Dlatego kiedy przyjechałam po raz pierwszy i zobaczyłam, że jest zupa dyniowa, myślałam, że to jest na słodko właśnie, że to jest zupa z melona. Bo po ukraińsku zupa dyniowa, zupa z dyni, dynia to jest właśnie... Dynia to jest...
Nie, nie, arbuz. Nie, nie pytaj, ja już sam teraz nie wiem, wiesz. Harbuz to jest harbuzowa zupa, to jest dyniowa zupa po ukraińsku. Tak, tak. A dynia to jest. Jaryna nam bardzo dużo rozjaśniła, także wpraszamy się na sałatkę. No to jeszcze wyjaśnijmy, na czym siedzimy. Siedzimy teraz oczywiście na. Na dywanie. Na dywanie. Super. Tak, na dywanie. Bo po ukraińsku dywan to. Dywan to jest to. Czyli po polsku kanapa. Mhm. Czyli po ukraińsku duża kanapka. Tak. Nie, to. Tak. Proszę Państwa, po polsku kanapa, po ukraińsku dywan. Dywan, dywan. Jaryna, i jeszcze jedna rzecz. Chcielibyśmy poznać jakichś ukraińskich artystów. Mhm. Kogo byś nam poleciła? Na przykład Tina Karol. To jest, ona jest po prostu świetna. To jest jakby moja taka najbardziej chyba inspiracja. Też jest zespół The Hard Kiss, jest też dość znany. Dziękujemy za te rekomendacje. Odkrywajcie ukraińskich artystów tak jak Jaryna odkrywa polskich. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem była Jaryna Kysil. Pora na kolejnego gościa, żeby przybyć do nas, przemierzył ponad 3000 kilometrów, nie żałując pieniędzy na nadbagaż, a wszystko po to, żeby zabrać ze sobą coś, co jest konieczne, żeby mógł rozwijać swoją pasję i żeby mógł promować kulturę swojego kraju, czyli Kazachstanu. W swoim nazwisku ma aż 4 głoski H, z tego przynajmniej 2 nieme, ale spróbuję się z tym zmierzyć. Przed Wami Badel Zhahan Zhah. Badel, ty na tej scenie nie jesteś po raz pierwszy. No tak. Występowałeś tutaj nie raz. Ponieważ nikt nie potrafił sobie poradzić z twoim nazwiskiem, stworzyliśmy twój pseudonim. Pseudonim. Pseudonim, tak. Badel po prostu Badel. Tak. I pamiętam, jak przed jednym z koncertów podszedłeś do mnie i powiedziałeś, żebym nie mówił twojego nazwiska, tylko żebym powiedział do ciebie Badel po prostu Badel. I to było zabawne, jak później i studenci spotykali go na korytarzu i mówili, cześć Badel, po prostu Badel. Tak było i właśnie tak Badel, po prostu Badel funkcjonuje u nas na uczelni. Przejechałeś ponad 3000 kilometrów. Nie, jeszcze więcej, 3900 coś do kilometrów. Czyli prawie 4000. 4000, tak. Mhm. Mieszkasz, pochodzisz z wioski oddalonej 3-4 godziny drogi od stolicy. Od stolicy, tak. Kazachstanu. Kazachstanu nazywa się Nuratalde, Karagandę. Nie myślę, że ktoś stąd teraz to zobaczy, ale... Ale można to znaleźć na mapie generalnie. No tak, tak, tak. Znaleźć może na mapie. Ale za małe. Za mało, że no. Mało kto to umieszcza na mapach. Przyjechałeś tutaj do Rzeszowa. Powiedz, co studiujesz? Studiuję zarządzanie lotniczne, tak? Czyli aviation management. Tak. Sprawdziłem z Google Translatorem i to... I już wiesz, co studiujesz. No tak. To nas bardzo cieszy. Progres. Na którym roku jesteś? Trzeci rok. No to najwyższa pora, żeby się zorientować. Cieszę się bardzo, że to już mamy ustalone. Fascynujący jest twój sposób uczenia się języka polskiego. To w jaki sposób uczyłeś się języka polskiego? Opowiedz o tym, bo to jest naprawdę wyjątkowe. Mam na to tylko jedną rzecz, żeby powiedzieć. Alkohol przekracza bariery językowe i kulturne. I to wszystko. Dzięki. I to jest zdanie kluczowe, tak? No tak. Pierwsze zdanie, które tutaj ci powiedziano w Polsce. No. Przepraszam, jeszcze. Pierwsze zdanie, które poznałeś, pierwsze słowa, które poznałeś tutaj w Polsce, że alkohol przekracza bariery językowe i kulturowe? Nie. Pierwszy zwrot, który ja wyuczyłem się w Polsce, to było. Można chleb rodziny 800 gram, proszę bardzo. No i to. To już wiemy, co jadłeś na początku, to co ci się udawało kupić. Tak, bo było najtańsze. Czyli rozumiem, że uczyłeś się języka polskiego podczas spożywania alkoholu. No, nie zawsze tak. I
jeszcze nie miałam za dużo takich lekcji pod alkoholem. Bo ja się miałem pytać, ile tych lekcji bardzo, było. Bardzo mało, ale... A, byłem jeszcze w Kazachstanie, tak, starając wizytę do Polski. I usłyszałem tam słowo przyliterować. Ale to jest słowo, które zapamiętałem. Najpierwsze polskie słowo. Przyliterować. Masz też inne ukochane słowo. A mam jeszcze... staram się uczyć się hiszpańskiego języka, ale nie za bardzo sukcesu. Ale mam odnajdujesz w języku polskim hiszpańskie słowa. Ale to słowo nie jest hiszpańskie, ale brzmi. Brzmi? Mhm. A, polski. Brzmi jak słowo hiszpańskie, to jest segregator. Segregator, prawda? Segregator. La moneda pesano solo segregator. To nie jest poprawny zwrot, który powiedziałem, to było proste fiction. A jak jest segregator po kazachsku? Nie wiem, co jest segregator. Nie drążmy tego. Jak jest Polska po kazachsku? Polsza. A Polacy? Polaktar. Aha. A dzień dobry? Dzień dobry. Khairul kun. Nie za łatwo. Nie za łatwo, no. Dla nas to się wydaje język bardzo trudny. Trudny, ale moi przyjaciele i znajomi tutaj powiedzieli, że kiedy ja mówiłam po kazachsku, oni powiedzieli, że kazachskie brzywa, tak? Nie? Brzmi jak agresywny. Aha. A język polski jak dla ciebie brzmi? Dla mnie brzmi to jest okej, ale moi przyjaciele z Kazachstanu i tam znajomy mnie powiedzieli, że polskie brzmi jak wodny spray. Co roku na tej scenie studenci z Kazachstanu świętują perski Nowy Rok. A, perski Nowy Rok. No tak. Nowy Rok jest perski i to jest jaki obcy, tak obecny dla wszystkich narodów tureckich też. I Opowiedz, co to za święto jest. To nazywa Nowruz. To znaczy tak Nowy Rok, nowy świat. Nie ten nowy świat, ale nowy świat i wszystkie nowe takie... Słuchajcie, to od roku 2009 jest święto międzynarodowe, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No pięknie. No tak. Jak to obchodzicie? Obchodzimy 21-22 marca i każdy człowiek gotuje najlepszy swój posyłka, wszyscy gramy instrumenta, gramy w instrumentach, tak piosenki. Czyli zabawa, wiosenna zabawa. Wiosenna zabawa, to można tak... jeszcze gramy kukpar, mamy gra. Kukpar to jest jak rugby na koniach. No tak. Ekstremalny rugby na koniach. To będzie. Macie ligę tego? Ligi tak mamy. No to jest fajny sport, ale taki kosztowny dość, trzeba dużo kosztowny płacić. Kosztowny i bardzo niebezpieczny. Mhm. Tak, niebezpieczny sport. Ale masz jakiegoś ulubionego zawodnika albo konia? Konia, tak. Miałem konia, ale nie grałem. I co się stało z tym koniem? No już go nie ma, tak? Nie grzebmy się w trudnych historiach z życiorysu Badela. No i przejdźmy do tego instrumentu, na którym się gra podczas świąt i za który musiałeś zapłacić nadbagaż. Ja to bardzo szanuję, że jadąc tyle kilometrów, chciało ci się zabrać ze sobą ten instrument. To jest tradycyjny, narodowy instrument z Kazachstanu. Nazywa się dumbra. Proszę, nie mandolin, nie sitra, nie sitara. Badel robi to zawsze. Zamiast powiedzieć, co to jest, mówi, co to nie jest. Więc nie jest to mandolina, nie jest to sitra, nie jest to gitara, nie jest to wiolonczela, nie są to skrzypce. Nie skrzypce, nie... Jeszcze co mamy? Nie jest to baraban, nie jest to bas. Nie bałałajka. O, absolutnie. Absolutnie. Tak, i wczoraj ktoś z Ukrainy, na pani, imię będzie sekretne, i ona powiedziała, i ona zapytała, o, ty grasz na bałałajkę? Zerwałeś z nią kontakty.
Wyrzuciłeś ją z Facebooka i... Ale nikt nie jest idealnym. Ty też grasz na tym instrumencie, bardzo lubisz to robić. Występowałeś tutaj też w konkursach, zdobywałeś nawet nagrody. Publiczności to się bardzo podobało, więc prośba, żebyś zagrał też dzisiaj. Proszę spróbować zgadnić, co będziemy grał. Dobrze? Będzie bardzo krótko. Zagadka od Badela. Co gramy? Pisujcie odpowiedzi w komentarzach w nagrodę Kurs Polskiego z Badelem. Tak, tutaj proszę pisać w komentarzach. Świetnie, bardzo dziękujemy Ci. To był taki piękny ukłon w stronę kultury polskiej, a teraz chciałbym Cię poprosić, żebyś zagrał coś co gracie na co dzień w Kazachstanie, przy czym się bawicie, przy czym świętujecie. To gramy, kiedy gramy, kokpar. Okay. A to można trochę tak? Nie chcę słomać mikrofon. Czyli będzie grał z rozmachem teraz. No. On taki właśnie jest. Badel, po prostu Badel. Wielkie brawa. Dobrze, dzięki bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Zakrywam oczy twoje do znudzenia patrząc się. Myślę, że zatrzymam czas, a za sobą mam już rozstania dróg. Za głośny gwar, niezrozumienia dźwięk, za dużo chcę. Chciałabym wiedzieć, czy wszystko jest okej, i że za godzinę nie zrobię więcej zdjęć, i też za minutę nie skłębią chmury się, a jutro znowu nie odpłynie szybko dzień. Zakrywam oczy twoje do znudzenia patrząc się. Myślę, że zatrzymam czas, a za sobą mam już rozstania dróg. Za głośny gwar, niezrozumienia dźwięk, za dużo chcę. Czy wszystko jest okej, i że za godzinę nie zrobię więcej, nie zrobię więcej zdjęć, i też za minutę.
znakomita grupa Ohio, już niebawem ich debiutancka płyta. Nasz kolejny gość przyjechał do Polski dopiero kilka dni temu. Pakował się szybko, do autobusu wsiadł pod zmienionym nazwiskiem. Spieszył się, żeby nie podzielić losu swoich kolegów, studentów, którzy zostali aresztowani za udział w manifestacjach. Przyjmijcie gorąco naszego gościa z Białorusi. Przed wami Siarżuk Dubina. Siarżuk, jesteś drugi raz w Polsce. Pierwszy raz przyjechałeś, bo mogłeś. Drugi raz przyjechałeś, bo musiałeś. Opowiedz dlaczego. No to oczywiście ciekawa taka historia u nas na Białorusі zdarzyła się, co byli wybory, ну і вибори були такі ciężkі на teraz, dlatego że nie mieli możliwości obrać tego, kogo chcieli by obrać, dlatego że wszyscy kandydaty i kandydatki opinuli się w więźnicy, ale byłam studentem, byłam w studenckiej organizacji, byłam także aktywistą w moim rejonie, w Mińsku, gdzie studiowałem. I no, naturalnie, że przyjmał taki udział bardzo mocny w tych protestach, demonstracjach, w różnych akcjach skierowanych na to, żeby dokazać, że my jesteśmy i nasze głosy są stracone. I kiedy doznałem, że moje przyjaciele z mojej organizacji są zaresztowani, kiedy doznałem, że ja już nie mam pracy w Białorusi, ja uciekł się do wsi, dlatego że... Jeszcze powiedzmy, dlaczego straciłeś pracę? Pracowałeś w takiej kawiarni, restauracji wegańskiej? Tak, w wegańskiej restauracji pracowałem i nasza restauracja, ona brała udział w strajku takim ogólnym. I za tym strajkiem to zaczęli się represje, zaczęli się taki od prezydenta takie prawierki, nie wiem jak to powiedzieć. Kontrole sanitarne, tak, gnębienie waszej firmy. Tak. I był to pierwszy sztraf, drugi. Czyli kary kolejne nakładane. Tak. I dalej nas dyrektor zdecydował, że musimy się zamknąć. I kiedy to doznałem, na jutro musiałbym mieć pracę, musiałbym iść do pracy, ale kiedy się doznałem, że już nie mam pracy, to zdecydowałem jechać do domu na pociągu w nocy. I kiedy przyjechałem, zacząłem spać i kiedy się obudziłem, odkrył Telegram, to nasz takie popularny taki dodatek. Komunikator, który jest zaszyfrowany, tak? I władze nie mogą przejmować tych wiadomości. Tak, Białorusini im korzystają. I kiedy odkryłem ten komunikator, ten przyładę, doznałem, że moi przyjaciele, przyjaciółki są w Mińsku zaresztowane i na to zrozumiał, że kiedy ja byłem w Mińsku, oczywiście mógłby także być zaresztowany. Uciekł się do mojej babci w inną, w drugą wsi, wiosku, ale nawet w tej wiosce przyszł taki list, że muszą iść do prokuratury po jakiej tam sprawie rozpoczątej. Że musisz się zgłosić tam do prokuratury. Tak. Mhm. I wtedy zdecydowałem, że oczywiście mogą coś zrobić korzystnego dla swojego kraju, kiedy będą na woli. Na wolności. Na wolności, tak. I zdecydowałem jak szybciej wrócić się, jechać do Ukrainy, dlatego że mam tam rodziców. Mhm. No i to było. No ale żeby to się udało, to musiałeś kupić bilet nie na swoje nazwisko. No tak, oczywiście. W Białorusi już żyłam miesiące trzy z takimi zachodami mocnymi po bezpiecy, tak? Że tam kiedy do przykładu szedł do sklepu, zawsze nie brał z sobą komórkę, dlatego że oni nie mogli namierzyć mnie. Ale w ten raz także zrobił wszystko, co mógłbym, żeby nie być zaresztowanym na granicę. I to mi się udało dzięki przyjacielu, dzięki kierowcy autobusa i możliwe dzięki tym ludziom, którzy tam pracowali, kto wie.
Potem jak już byłeś na Ukrainie, jechałeś bodaj pociągiem i tam odbyłeś ważną dla ciebie rozmowę z jakąś przypadkowo spotkaną panią Ukrainką. No Ukraińcy, Białorusiny i uważam, że Polacy też lubią się komunikować z innymi ludźmi. I to była taka rozmowa, ja rozmawiałam z mojej babcią po telefonie, że tam jedzą do mojej cioci w drugie miasto. I to ta kobieta, że ona usłyszała, że mówię po białorusku i mnie zapytała tam, co się dzieje w naszym kraju, jak to tam się rozwija. I my bardzo ładnie z niej pomówili i ona mnie tak dała taki poradę, zradziła mnie, czy jak to powiedzieć? Doradziła mnie, że kiedy jest możliwość wstępu na ten program Solidarności i kiedy ja mam możliwość otrzymać ładną, nie jak w Białorusi, edukację, to muszę skorzystać ten program, żeby dalej powracać do swojego kraju i dać coś. To był impuls, żebyś przyjechał do Polski. Tak, to było w ostatni dzień do deadline'u, żeby się przydołać. Tak. I ja to umyślił, że to są ciekawe. Też taka niespodziewanka, że w ten sam deadline'owy dzień spotkał się z tej panią, ona mnie to tak wszystko czułeś tak w tym, że to jest jakieś przeznaczenie, tak jakiś znak i od jestem losu. Jestem tutaj. Ale zanim przyjechałeś do Rzeszowa, byłeś jeszcze w Lublinie i tam zszokowała cię pewna sytuacja na dworcu. Była taka sytuacja, to był wieczór taki mocny i było to w tym dworcu ja i kilka osób i był jakiś pan taki bardzo pijany. Wszystko dzieje się na dworcu w Lublinie. Tak, był taki bardzo pijany, nie mógł się chodzić, padał na ziemię. No i dla mnie to było ciekawe, co będzie z tym panem, czy przyjdą jakieś tam policja jakaś przyjdzie, co będzie uprowadzić. I kiedy zobaczyłem, że ta policja podeszła do tego pana i tak bardzo elegancki z nim poczęła rozmawiać, ten pan powalił się, ona jego pyta, czy pan dać rady samodzielnie tam wstać, podniać, to było dla mnie takim, szokiem. Takim szokiem, naprawdę, dlatego że w Białorusi to i było już do wyborów i oczywiście przed wyborem jeszcze straszniej, ale to było, że kiedy osoba jest pijana, to policaje, oni to nie pomogą nic, oni cię najszybciej sprowadzą z tego dworcu do przykładu i nawet mogą cię pobić. Jesteś tutaj krótko teraz w Polsce, masz takie świeże spojrzenie. Tak, już od 3 dni. Uczysz się tego języka polskiego, a ponieważ nadrabiasz pewne zaległości, to już w drugim dniu swojej nauki języka polskiego musiałeś się zmierzyć z trybem warunkowym w języku polskim, co było bardzo trudne. I powiedziałeś mi też, że w języku polskim jest za dużo ły. Ły, li, ły. Ły. To ciężko dla mnie. Łukasz, błąd to musi brzmieć dla ciebie strasznie. No tak. I kiedy spotykałem się z tym trybem warunkowym na zajęciach, na gramatyce, no to oczywiście to mogą złamać się język. Tam muszą budować, czyli sprowadzić konstrukcje jak gdyby byłam, tam coś ście jeszcze na końcu, gdyby byłam ście, to jakieś... Daj spokój. W języku białoruskim mamy prosto by, czyli by. I nie potrzebuje tam gdyby, ale to jest w języku polskim. Poczekaj, jak dojdziesz do polskich liczebników, prawda? No tak. My też sobie z tym nie radzimy. Już słuchałem, że to jest... Masz jakieś swoje ulubione słowo już w języku polskim? Brzuch. To znaczy jak żywot? Brzuch. Brzuch. No i to naprawdę prosto się brzmi tak ciekawe, tak brzuch. I brzuch. Brzuch i ty jesteś najedzony. Najedzony. Najedzony, tak. Najedzony. Jeszcze jedno pytanie. Co byś przeniósł z Polski na Białoruś? Chciałbym, żeby Białorusiny, kiedy coś... robili w Białorusi, kiedy żyły w Białorusi, to robili w takim razie, jak to robią Polacy, z takim eleganckim stylem. Bardzo mi to brakuje w Białorusi. Życzymy ci tego, żebyś mógł wrócić, kiedy chcesz,
do swego kraju, do wolnego kraju. Naszym gościem był Siarżuk Dubina. Wielkie dzięki. Dzięki. Pora na ostatniego gościa. Z Polski wyjechał jako Mieczysław. Po kilku latach wrócił tutaj jako Micz. Z wrodzoną otwartością przedstawia się, mówiąc o sobie: cześć, jestem Mietek, co jego kolegom z wielu krajów kompletnie już zaciemnia obraz, z kim mają do czynienia. My na szczęście to wiemy. Przed wami Mieczysław, Mietek, Micz, Moneta. Wielkie brawa! Witam cię, Mietku. Miło mi. Witam cię, Mieczysławie. Micz, wszystko jak chcesz. Witam cię, Miczu. Wyjaśnijmy, skąd to całe zamieszanie z twoim imieniem? Oryginalnie to wiadomo, Mieczysław ma na imienie, ale z Mieczysławem Mietek normalnie. A w Stanach taki jest problem, że te takie jak to brzmi, to Amerykanie to nie potrafią. Po prostu łamią sobie język od razu. To musiała mi profesorka po prostu wymyślić jakieś imię. A Micz to się nazywa, zaczyna się z M, no to najłatwiej. W wieku 6 lat, wyjaśnijmy, wyjechałeś z Polski do Ameryki, mieszkałeś w Nowym Jorku. Tak. I przez 11 lat w Ameryce? 13. Przez 13 lat w Ameryce tylko raz jednej nauczycielce udało się poprawnie wymówić Mieczysław. Tylko raz. W związku z tym zacząłeś w szkole funkcjonować jako... Jako Micz. No, łatwiej. I teraz wróciłeś do Polski na studia. Tak. Studiujesz? Też General Aviation Management. W języku angielskim, tutaj w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Jak brzmi język polski dla twoich kolegów, koleżanek w Ameryce? Ciekawie. Dlaczego? No, o to chodzi, że na przykład, nie wiem, dzwoniłem do mamy, do taty. Ja na przykład im mówię: kocham cię. Dla nich to język po prostu jest bardzo agresywny i tak jak wszyscy tu mówili, ale bardzo agresywny. To ja mówię komuś: kocham cię, a oni myślą, że komu chcę sprawić jakąś krzywdość. Ale to tak nie o to chodzi. Czyli kocham cię brzmi dla nich agresywnie, nawet takie wszystko brzmi agresywnie. Okej. Dla ciebie język angielski, czyli twój drugi język de facto, stał się twoim pierwszym językiem. Pierwszy, jak najbardziej, tak. Posługujesz się nim dużo sprawniej niż językiem polskim. Wiecie, taki test na perfekcyjną znajomość języka polskiego to jest powtórzenie frazy: w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Nie dam rady. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Spróbuj. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Trzcinie. W trzcinie, tak. No. Blisko. Prawie, tak. Dajesz radę, możemy to uznać. Powiedz mi, jaka jest różnica między nauką w szkole, bo takie masz doświadczenia w Ameryce, a uczeniem się tu w Polsce? Tu jest szkoła bardzo trudna. Po prostu edukacja jest na dużo wyższym poziomie. W Stanach to, nie chcę źle powiedzieć, ale na przykład małpa może skończyć szkołę, naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo łatwe. Tam ja naprawdę się staram się teraz na studiach, ale w liceum to też się trochę starałem, ale to niepotrzebne było, bo to po prostu wszystko jest bardzo łatwe. Nawet matematyka tam jest łatwa. To był powód, dla którego przyjechałeś tutaj studiować? Nie, no studia są tu okej, też są trudne, ale w studiach w Stanach też są najłatwiejsze. Ale sam chciałeś tutaj przyjechać, czy to nie był twój wybór? Nie za bardzo. Oryginalnie to był zawsze taka mowa była, jak od razu jak przyszliśmy do Stanów, że po liceum przylecę z powrotem do Polski, tak jakby na stałe, nie? Bo też ojciec jest i ta mama jest bardzo patriotami, są to kochają Polskę i nic więcej niż tylko Polska. Nawet ledwo co angielski znają, bo sama Polska jest ważna. I o to chodzi. Ale... Czyli rodzice bardzo też chcieli, żebyś tutaj przyjechał na studia. Ale jednak to nie jest mi szkoda, bo fajna była decyzja i... Chciałem teraz zapytać o niezwykle ważną rzecz, bo wiedziałeś, że przylecisz tutaj na studia, to było ustalone już jakiś czas temu, ale wybierając się tutaj do Polski, do Rzeszowa, bałeś się, że będzie tutaj na studiach nudno. Niestety, po prostu tak. Nudno. Dlaczego? Tylko dlatego, że w Stanach, no nawet nie w każdym stanie, tylko w Nowym Jorku, to się nazywa na przykład, tak, ma nazwę na przykład melting pot. I o to chodzi, że
W Nowym Jorku wszystko spotkasz. Z Afryki, z Indii, z Chin, z Japonii, wszędzie. Ludzie różnych kultur, narodowości, religii. I to jest super. To było dla mnie bardzo super. Z tym dorosłem właśnie całe życie, wiadomo, to dla mnie to był świetny pomysł. Ja to kochałem, dalej kocham. I myślałem, że tu w Polsce to będzie nudno, bo wszyscy Polacy po polsku gadają, wszystko takie same, nie ma żadnego takiej różnorodności. Właśnie, ale przyleciałem tu i na studiach mam tu więcej, w Ameryce mam więcej Polaków, kolegów niż tu. Okay. Tu mam czterech, pięciu, a tam dużo więcej, ale o to chodzi, że tu spotkałem akurat dużo więcej. No to powiedz, z jakich krajów masz kolegów i koleżanki na studiach? Z Afryki, z Wietnamu, z Ukrainy, z Bułgarii, z Chin, z Kenii, to z Afryki też. Z Papui Nowej Gwinei, zdaje się? Też właśnie. Wiele, nawet wszystkiego nie pamiętam, bo jest. Tu jest więcej w tej uczelni międzynarodowości niż miałem w Stanach. Co ciebie dziwi w Polsce? Co mnie dziwi? Za bardzo nic, bo jestem Polakiem znowu, ale co mnie fascynuje? Fascynuje. To bardzo mi się podoba to, że z dwóch słów nieładnych, przekleństw, może stworzyć 50, 70. Wszystkie mają te same słowa, tylko trochę inaczej to wygląda i wszystkie inaczej. Czyli dwa słowa brzydkie i 70 znaczeń. Tak. I to jest... Elastyczność języka polskiego. Widzisz, piękny język. Piękny język. No to ciekawe, nie będziemy tego tutaj prezentować, nie, ale domyślamy się, o co ci chodzi. Amerykanie znają powszechnie trzy polskie słowa. Kiebasa, pierogi i słowo K. Okej, to też nie będziemy mówić. Nie możemy. I to każdy kiedyś gdzieś tam w Ameryce się z tymi słowami zetknął. No, jak najbardziej. No. Wszyscy się pytają, jakie pierogi twoja matka robi, czy kiebasa dobra. I tak sobie rozmawiacie. Powiedziałeś też, że twoich kolegów, koleżanek z tych różnych krajów język polski brzmi strasznie. Strasznie, właśnie agresywny. I nie podoba im się, bo jest za trudny. Nie jest łatwy, właśnie o to chodzi. Jakby był łatwy język, to by wszyscy się nauczyli, ale niestety tak to nie wygląda. Jakbyś miał komuś doradzić, komuś, kto się wybiera tutaj na studia, na przykład z Ameryki, prawda? Dobrze. Trzy rzeczy, jakie byś mu doradził. Pierwsza rzecz dla moich kolegów w Stanach, bo oni czasem takie głupie żarty mówią, chłopacy, koledzy, ludzie świata, w Polsce jest internet, nie są same konie, są normalne drogi i wszystko jest jak wszędzie w świecie. I to jest po prostu, no, to jest normalne. Wszędzie cywilizacja. Jest normalne. Cywilizacja jest normalna. No to i, no i po prostu piękne są, miasta są piękne po prostu, no i po prostu kraj jest fajny. O to mi chodzi. No to powiedz nam jeszcze, Mietku, Miczu, Mieczysławie, co zamierzasz zrobić ze sobą, kiedy skończysz studia? Zostajesz tu w Polsce, wybywasz do Ameryki, czy może jeszcze gdzieś indziej zawędrujesz? Dobre pytanie. Często o tym myślę, ale za bardzo o tym się nie przejmuję, bo mam taki bardzo, jak to powiedzieć, taką głowę amerykańską, tak jakby, że nie martw się o przyszłość, tylko po prostu idź z czasem i wszystko ci jakoś to przyjdzie, będzie dobrze, nie? A głowa polska jest jaka? Trochę inna. Jaka? Kiebasa, pierogi i K. Aha, okej. No ale... i Polacy nie rozmawiają o pieniądzach, prawda? Też, to dla mnie trochę było dziwne, bo chciałem zapytać się kolegi nowego w Polsce, ile zarabia, a on na mnie popatrzył, jakbym, nie wiem, bałwany był. Bo to jest po prostu standardy, stereotyp jest taki, że tu się nie gada się po prostu o pieniądzach i taki jest taki voodoo, tak jakby, nie wiem jak to się powiedzieć. Zakazane tak jakby. Ale w Stanach to kolega ma nową pracę, to o ile zarabiasz, ile ci płacą, jak długo pracujesz i to jest normalne. To pierwsza rozmowa, pierwsze słowa, co o tym rozmawiasz. Jasne, czyli wracając do twoich planów, masz otwartą głowę pełną pomysłów. Tak, tak. Optymistycznie patrzysz w przyszłość, a kierunek studiów, który wybrałeś, pozwala ci chyba na to, żebyś mógł wiązać swoją przyszłość właściwie... Ze wszystkim, z każdym krajem, tak? Bo to jest zarządzanie właśnie. W lotnictwie. Więc po prostu jeszcze nie znasz odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze nie znam, ale mam otwarte drzwi, tak jak lubię mówić.
No to życzę Ci, żeby wszystko się udało. Naszym gościem był Mieczysław Mietek Micz Moneta. Wielkie dzięki. I tak kończy się pierwszy odcinek IQ Talk Show Days of Culture. Dzięki, że byliście z nami, a na finał raz jeszcze grupa Ohio. Zakłóca spokój i boję się, że odejdzie wiosna, że wybije mi z głowy ostatnie moje dobre myśli, a zostawi strach, którego nie wywieje kolejny wiatr. Nie lubię, gdy wiatr dobija się do okna, zakłóca spokój i boję się, że odejdzie wiosna, że wybije mi z głowy ostatnie moje dobre myśli, a zostawi strach, którego nie wywieje kolejny wiatr. Tak bardzo chcę zatrzymać chwilę, choć gonię szybko, jak się da, zatrzymuję się w jednej z Twoich rad. Tak bardzo chcę zatrzymać chwilę, choć gonię szybko, jak się da, zatrzymuję się w jednej z Twoich rad. Nie lubię, gdy wiatr dobija się do okna, zakłóca spokój i boję się, że odejdzie wiosna, że wybije mi z głowy ostatnie moje dobre myśli, a zostawi strach, którego nie wywieje kolejny.